kurwa, zjebie się z łóżka, nie pokażę. BLS from the West, I'm Los Angeles. Bo stało się tak, że wrócił nasz mały misiunio, niunio, munio, kanonek, którego nie było przez ostatni miesiąc. I przez ostatni miesiąc serdecznie macie nas już dość, bo katowałyśmy was wszystkimi możliwymi vlogami, a wiecie, że jeszcze nam sporo tych vlogów zostało. Jeszcze co najmniej trzy. W tym, co najmniej trzy. Tak, w tym dwa nakręcone, chyba dwa, nakręcone aparatem, czyli w jakości takiej, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy będziecie w stanie to obejrzeć. Telefonem. Przepraszam bardzo, telefonem. A jeden kręcony kalkulatorem. Nokia 3310. Testowałyśmy też toster, ale jednak nie. Testowałyśmy też nagrywanie na Insta, ale tam jest was trochę mniej. A my chcemy, żeby was było też tutaj dużo. Znaczy w ogóle chcemy, żeby was było dużo. Więc jeżeli chcielibyście oglądać nas na Insta, a nie macie Insta, to po prostu załóżcie konto. No właśnie, proste. I teraz bardzo was serdecznie prosimy o to, żeby dawać kciuki w górę. A jeżeli są tu tacy, którzy jeszcze nigdy nie komentowali nam filmu, to komentujcie. Jesteśmy bardzo spragnione. Jak czytamy każde nowe nazwisko pojawiające się w komentarzu. Albo nick. Albo nick. To czujemy się tak dumne jak nikt. Moi drodzy, więc łapka w górę i oglądamy. I oczywiście zachęcamy was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, bo nasz kanał jest po prostu zajebisty. Mówią na mieście, mówią na Instagramie i na różnych blogach, że będą modne koszyki w tym roku, więc są koszyki w Handemie, są koszyki w Zarze. I są koszyki w Warszawie, gdzie można się napić alkoholu. Musiałam przesłuchać, wybaczę. I są też takie koszyki, ej, które... Ja się jak Baltazar Gąbka. Jest też taki koszyk, który ja znalazłam w takim sklepie ze wszystkim. Tam są i stare książki, i stare ubrania. Wszystko jest stare. Więc patrzę koszyk, patrzę 8 zł cena. Julia mówi, nigdy nie założysz, a ja kupiłam i noszę. Wygląda tak. Wspomnę tylko, że odrobinę się sypie z tego koszyka. Strasznie się sypie. I... nie ma za bardzo też co pokazywać, po prostu koszyk. Tak, taki wiecie, tradycyjny. Skrzypiący. A jak się postaram, to nawet zaczną lecieć. Możesz się nie starać. To jest koszyk za 8 ziko, bardzo ładny i bardzo fajny. Jak się okazuje, Iza go nosi. Był kupiony oczywiście w takim second handowym właśnie charity shopie, tutaj jak to Iza wcześniej stwierdziła. Kolejna rzecz. Stało tak, że ja chyba się robię modniejsza niż zwykle. Więc postanowiłam ostatnio zwrócić uwagę na takie właśnie rzeczy w odcieniu miodowym, musztardowym, musztardowo-miodowym. Jak to przystało na mafraszyn? Mafraszyn. I takim cudem pojawił się taki półgolfik. Oto taki. O taki. Wydaje mi się, że on jest dużo jaśniejszy tutaj w kamerze niż w rzeczywistości. W rzeczywistości to jest taki bardziej nasycony kolor. Ja bym powiedziała tak naprawdę, że to jest kolor kurkumy. Tak mi się wydaje. Kurkuma ma właśnie taki fajny, ciemny, głęboki odcień i jest bardzo ładnie wykonany. Jest taki materiał, to jest taki delikatnie prążkowany. Czy on ma rękawki tylko takie? Nie, słuchajcie, on ma rękawki tak delikatnie prążkowane. Taki delikatnie prążkowany. Tak samo półgolfik jest firmy Next. Mhm. Więc on też ma takie spoko przeszycie tutaj z przodu po środku, z tyłu trochę dłuższy. I fajne, bo mi się na przykład bardzo podobają te ciuchy, które mają tutaj na samym dole zaokrąglenia. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O, właśnie o to. Bo bardzo ładnie się w tym wygląda. Sylwetka zdecydowanie ładniej wygląda niż na takich prostych cięciach. 20 zł więcej jak ma lumpy, to niestety bardzo dużo, no ale cóż, jak chce się wyglądać, to trzeba płacić. W podobnym klimacie bym powiedziała, w sensie w podobnym odcieniu i pochodzący z tego samego lumpeksu, chociaż nie przepraszam, on jest nazwany vintage shopem. Koszula z H&M-u, pewnie z jakiejś prastarej kolekcji, ale jak sobie marzę o tym, że będę na Saharze, to właśnie w niej chodzę. Jest też w ekstra takim kolorze, takim ja to nie wiem co to jest za kolor, ale fajne ma rękawy, że ma takie szerokie. Ja nie powiedziałam, że to jest jakoś szczególnie podobny kolor do tego, który przed chwilą widzieliście. Ale taki klimat podobny mi się kojarzy. Ja...
uważam, że to jest najlepszy materiał na lato. To jest tak delikatny, przyjemny, chłodny materiał i zobaczcie, ona ma tak pięknie zrobione rękawki, że tutaj sobie zapinacie na guziczek i macie takie troszkę bufiaste, ale jednak to nie jest taka bufka. Ja bym powiedziała, że to nie tyle bufka, co d'Artagnan. No właśnie, ale to nie jest coś takiego, w czym się wygląda jak kretyn, tylko właśnie się wygląda fajnie. Jestem super niezadowolona, bo już ją raz miałam na sobie i jest naprawdę sztosik. I kosztowała 15 zł. Tak, do granatowych shortów naprawdę wygląda ekstra, do tego takie buciki, które kiedyś holowałyśmy, takie błękitne, z nitami. Pozdrawiam i polecam, Żanetka Leta. Ja kupiłam sobie ostatnio tylko kilka rzeczy, nie wiem dlaczego, jakoś, nie wiem, tak ta paleta kolorystyczna się zmieniła na lato w tych ciucholandach, znaczy na wiosnę i ja nie mogę nic znaleźć, bo wiecie, że ja jestem wielką miłośniczką wszelkich kolorów, czerwonego, zielonego, niebieskiego, fioletowego, żółtego, jak to wszyscy widzicie, ja uwielbiam ubierać się na kolorowo. No, ale moją uwagę w ciucholandzie przykuła pewna paszka, która mi się strasznie spodobała, tylko dlatego, że... Bo wiecie, to nie jest tak, że ona mi się jakoś niesamowicie podoba, tak, że ja chcę nosić, bo ja nie lubię za bardzo nosić apaszek, bo wyglądam w nich jakbym szła po jajka do sklepu, no wiecie, dosłownie założyć ją na głowę i się przejść. Ale fajnie można nią sobie spiąć włosy, albo jakoś tam ułożyć fryzurę. Ja się jeszcze nie przekonałam, ale Iza chyba raz ją miała gdzieś na Instagramie, jest zdjęcie w tej apaszce, więc sobie wejdźcie i zobaczcie. I to jest taka granatowa, piękna apaszka ze znakami zodiaku i jest w księżyce, jest w Saturny, jest w słoneczko, zobaczcie jaka jest piękna, no po prostu jest cudowna. Są gwiazdy. Są gwiazdki, są serduszka, są kropeczki, co tu się nie dzieje, wszystkie znaki zodiaku i to jest bardzo ładny materiał. Tutaj też zostałyśmy poinformowane przez pewnego znawcę, że to jest na pewno włoska apaszka i włoski wyrób. Ja tam nie wiem, ale powiem szczerze, że bardzo mi się podobała i kosztowała, Jezu, że mnie skłamała, ale ona chyba kosztowała z jakieś 6 zł, tak. 6 zł, bo to nie było kupowane w Warszawie, wiecie, w Warszawie od razu te wszystkie apaszki w tych ciucholandach to kosztują 20 zł, tak, albo 25 zł, albo 15 zł, a to jest naprawdę bardzo, bardzo ładna apaszka i ona też mi się wydaje, że mimo tego, że ona ma tyle tych wzorów i że jest taka, że tak powiem, oczojebna, to... W ogóle nie jest oczojebna. Czy oczojebna, no po prostu zwraca na siebie uwagę przez to, że jest ja uważam, że ekstra, nawet... Wzorzysta. Nawet do białej koszuli jakoś to można fajnie. Chociaż ja to połączyłam z zieloną marynarką, no normalne to. Next! To następna rzecz, jaką ja bym pokazała, to jest taka bluza z Bershki. Ni to bluza, ni to sweter. Jeśli chodzi o tę bluzę, to możecie zobaczyć takie zamiłowanie do właśnie takich d'Artagnanowych rękawów, a la po prostu bufa taka. To są genialne rękawy dla mnie, bym sobie tam mogła napchać żarcia do środka i udawać, że wiecie, nic nie mam, to hop, bananek, hop, ciasteczko, hop, mandarynka, hop. Bananek i mandarynka. A bananek i mandarynka. Bananek i mandarynka. Bluza jest krótsza, bardzo szeroka i naprawdę kocham duże rzeczy, takie szerokie i w ogóle. Tak, jeżeli jesteśmy na przykład w sklepie czy gdzieś, to Iza zawsze wybierze ten największy rozmiar, jaki jest możliwy. Nie, to jest M-ka. Tylko, bo nie było więcej już po prostu. A tak, bo to jest, wspomnijmy, że to jest z Bershki, tak? Z Bershki. Tak. Bershki. I tak, to chyba, nie wiem, czy to była przecena, jakaś kolekcja, nie pamiętam dokładnie. To było przecenione z jakiejś tam dużej kwoty na... Na 60 zł chyba. Więc taka przecena średnia. Ale powiem Wam szczerze, że pięknie to wygląda i będzie lookbook pewnie z tą bluzą na kanale. W cyklu troszeczkę biżuterii w lumpie albo w charity shopach i za zawsze znajdzie coś, co ją zainteresuje. Chociaż generalnie w tych lumpach te biżuteryjne rzeczy są takie sobie, to faktycznie tutaj poszła na nasz piękny, wspaniały warszawski bazar Banacha, gdzie panie krzyczą po 2 złote, po 2 złote, po 5 złotych, a jak podchodzicie i chcecie coś kupić, to nagle się okazuje, że to akurat wyjątkowo kosztuje 15. Tak, dlatego nie podeszłam do tych niegrzecznych i bardzo niedobrych pań, ale podeszłam do pana, który miał na stole rozłożone różne bzdety, bambetle i marmolce. I moją uwagę w koszyku witlinowym pełnym pierdół przykuła taka oto bransoletka. No widzicie, że to jest sztosik, prawda? Wygląda tak, więc uważam, że też mega efektownie. No jak się zapytałam o cenę, to pan powiedział, że no 35 zł, a ile dostanie, to nie wie. To był dla mnie taki ding. Po czym Iza mi napisała, ej, zobacz jaka fajna bransoletka, wysłała mi SMS-a i mi pokazała właśnie zdjęcie i mówi, zobacz jaka fajna bransoletka, ja pytam ile, ona mówi 35, a napisała mi
Zapytaj, czy za 2 dychy cena. Nie, powiedz, że masz jeszcze też 20. I wiecie co? Zgodził się. I wiecie co jest fajnego w takich bransoletkach? Że tak naprawdę, jeżeli sobie założycie jakąś taką skromną, czarną sukienkę, nawet nie wiem, sukienkę maxi czarną do ziemi, ale bardzo prostą, na prostych ramionczkach czy z rękawkiem i dowalicie sobie taką bransoletkę, to Wam zrobi naprawdę cały outfit. Chociaż i za to wydawała jeszcze naszyjnik, kolczyki, wszystko, bo ona lubi jak jest dużo i jak się świeci, jest fajnie. Ja oczywiście, tak jak mówiłam, kupiłam sobie niedużo, ale kupiłam sobie jedną rzecz, do której mam troszeczkę wątpliwości, czy będę ją nosić, dlatego że ja słynę z tego, że mam dużą dupę. I moja dupa jest naprawdę duża. Mam wielki zadek. Mam taki zadek, że... Boże, że Kim Kardashian powinna się u mnie zaopatrzyć w zadek, no. To jest dosyć krótkie i pomyślałam sobie, że kupię sobie czarną, znaczy kupię sobie czarną sukienkę, to by było śmieszne, bo ja mam czarne sukienki. Że do czarnej sukienki kupię sobie taką bluzeczkę. Ja Wam już to pokazuję. Ona nie jest długa, więc nie będzie zakrywała bioderek. Proszę bardzo, pięknie tutaj Wam pokazuję, ale tutaj są takie oto, piękne, bajeranckie, podwójne, piękne, normalnie cudowne rękawki. Może inaczej Wam pokażę. O, takie... Mortisia. Takie mortisie, nie, to są takie krótkie hiszpanki. To ideologia bloków. Pomyślałam, że ją wezmę, dlatego że ona nie była taka droga, bo jej cena wyjściowa to nie wiem ile. 129 zł. Ja pozdrawiam! Nie, nigdy. A teraz kosztowała 25 i była w dużym rozmiarze, bo to była 46, a ja te wszystkie rzeczy na górze lubię mieć troszkę większe. Normalnie to jest eseczka. Normalnie to mam S. Normalnie to eseczka 48 rozmiar. Dokładnie. Ja mam eskę wśród xelek. Bardzo mi się ten materiał nawet podoba, tylko wiecie, jest jedna dziwna rzecz w tej bluzce, że ona jest zrobiona, że taka jest króciutka, ma krótki rękaw, ale materiał jest taki dosyć mięsisty, więc podejrzewam, że jak ja ją założę, to po prostu ja się tak zgrzeję. Menopauza szósty sezon. To jest coś, co kupiłam pod wpływem tego, że Iza sobie kupiła identyczne, czy ona sobie kupiła podobne. Maciuszki, futrzaki. O, proszę bardzo. Takie sobie, o, tu ptacze po domu. Ja nie lubię chodzić w kapciach. Te kapcie też nie są jakieś, nie wiem, no po prostu są takie szerokie i duże, ale w porównaniu z butami, które ostatnio pani podolog kazała mi kupić, to te są naprawdę bardzo eleganckie, bo tamte wyglądają mniej więcej tak, jakby mi ktoś przyczył jedną cegłę do nogi, drugą cegłę do nogi i wystawił mnie na moście i powiedział leć! Ale powiem Wam tak, podobają mi się ze względu na to, że są takie cieplutkie, milutkie i pomyślałam sobie, że będę chodziła w kapciach po domu, gdyż będę mogła od razu poodkurzać wszystkie meble. Będę przechodziła i tak sobie robiła tak nogą buru buru. Te kapcie kosztowały w cholerę drogo, bo dużo, bo kosztowały 39,99 i były z F&F-u, ale coś mi się w nich podoba i ja mam w ogóle taki bajer, nie? Bo one mają taki, że tak powiem, srebrny lampas, więc jestem taka mała srebrna, o, srebrna dresiara mała ze mnie będzie, taka dresiareczka. I następna rzecz, jaką ja się zdecydowałam, to tak, sytuacja jest taka, nocą jedziemy ulicą Marszałkowską, stoimy na światłach, patrzę na reklamę H&M-u na domach centrum i jest tam, moim oczom ukazuje się, biała koszula na jedno ramię. Ale uwaga, ja chciałam powiedzieć, że wszystkie koszule na jedno ramię są robione w taki sposób, że to jest raczej na... Że lewe ramię tak. Masz na wierzchu, a prawie tak. Masz zasłonięte. Tak, bardzo dużo takich jest bluzek, a ta jedna jedyna była na... Jest na odwrót, a to, moi drodzy, jeśli chodzi o moje życie, jest bardzo ważne, ponieważ tutaj, pod spodem, pod tym pięknym, błękitnym rękawkiem mam naczyniaka, który nie może być wystawiony na słońce, bo wtedy rośnie i przechodzi fotosyntezę, jakby był roślinką, tylko że nie ma zielonego barwnika. Więc bardzo mnie zawsze cieszą rzeczy, które tę stronę zasłaniają. I ta koszula właśnie taka jest. Jeszcze nie zdjęłam metki, kosztowała 79 zł i jest w takiej ofercie takiej standardowej. Proszę przestać. I to miał być lokal! Kurde. No ale to jest 40 i zobaczcie, jest tutaj taka o, taka gumeczka, tutaj takie o tego. Kolejna rzecz, tym razem moja. Słuchajcie, jesteśmy któregoś dnia w Parfła, bo ja bardzo lubię tam wchodzić. Nie wiem dlaczego, ale tam mi się podobają te torebki, chociaż jakość ich jest taka sobie. No i patrzymy, o, są turbany, a jak wiecie, ja uwielbiam nosić turbany na głowie i bardzo często zaglądam tam, żeby coś znaleźć. I widzę, jest turban, który bardzo mi się podoba. Ale jest w rękach pewnej starszej pani.
Ja po prostu jak taka baba, taka przekupa z bazaru, mówię do Izy: patrz, jaki fajny! Chyba ostatni! Boże, weźmie czy nie weźmie? Może go nie weźmie, może by go nie wzięła! I wtedy zaczęłam śledzić tę kobietę. Tak, i słuchajcie, to było śmieszne, bo Iza tak chciała, żeby mi było miło i żebym ja ten turban dorwała i przymierzyła i chciała go kupić, że stała i tak czekała, aż ta pani odłoży ten turban, bo ta pani była bardzo niepewna. No ale jak ta pani zapytała, czy uważa Iza, że jej pasuje, to szczerość Izy zwyciężyła Iza i powiedziała: no pasuje pani. Ja już się żegnałam z tym turbanem, ja już mi koniec. A pani mówi: podoba wam się, to tutaj wisi ich jeszcze tak. I rzeczywiście one były przykryte, że my ich nie widziałyśmy i to jest oto taki piąkny. Zobaczcie. Taki, taki. Idealnie pasuje do tych moich butów. Idealny kolor, no. Naprawdę. Nie pasuje. O Jezu, myślałam, że 50 zł za niego dałeś. Zobaczcie, to jest z tego mojego ukochanego po prostu pięknego materiału ala idę po Pradze rano na kacu, jest mi trochę ciepło, trochę zimno. I tutaj są takie słodziutkie, malutkie perełki. Czekajcie, już się wam pokażę. Uważam, że jest genialny, genialny. Lata 20, lata 30 pachną kolorem i sukni szelestem, zapachem dawno już zwiędłych róż. Więc wciśnij suba. To już. Musicie wziąć pod uwagę to, że takie turbany były właśnie modne w latach 20. I to jest bardzo fajny, elegancki dodatek i ja uważam, że to naprawdę super wygląda. I ten turban też jest porządnie zrobiony, bo te perełki nie są naszyte, tylko one są nabite na ten turbanik. Więc myślę, że on będzie jakiś taki bardziej konkretny, bo ja poprzednio też kupowałam z Parfuma taki gdzieś tam szmaragdowo-turkusowy, który gdzieś tu zobaczycie, pewnie wyjedzie wam haul z tym turbanem. On w cenie regularnej kosztował 49,90, a ja go kupiłam za 14,90, bo była przecena i, że tak powiem, nie można było sobie odmówić. Teraz wiecie, rzecz taka niebezpieczna, seksualna, to jest chyba góra od piżamki, a jak ja ją będę nosić, to nie wiem. Kupiłam ją w New Looku za 15 zł, więc straszne rzeczy, ale cena wywoławcza, moi drodzy państwo, to 15 funtów. Czy... I zobaczcie, to jest bardzo ładnie zrobione. Ja uważam, że śliczne. To do fajnej bielizny też można nosić pod marynarkę, bo ja taki akcent do tej jednak... marynarki, która gdzieś tam nas określa, że jesteśmy takie konkretnie poważnie ubrane, możemy mieć na spotkanie biznesowe i taki erotyczny akcent bardzo fajnie wygląda. Tak, na przykład do ołówkowej spódnicy z wyższym stanem, albo jak nie ma ktoś takiego kabzuna jak ja, to do jakichś spoko jeansików, żeby to przełamać. I kolor jest piękny i tutaj jest właśnie piękny ten trochę koronki, trochę welurku, trochę atłasiku. Troszeczkę tak po troszeczku wszystkiego, żeby tam, wiecie, żeby nie było zbyt skromnie. Kolejna rzecz, którą ja znalazłam i poleciłam, powiedziałam Iza masz i jej kupiłam na starociach, na właśnie lumpkach takich, na które chodzimy. W takim tutaj wyjedzie wam vlogu ten lump, na którym właśnie kupiliśmy te okulary. I te okulary kosztowały, nie wiem, chyba 3 złote czy 2? Dwa złote. Zobaczcie, to są takie strasznie stare, już troszeczkę styrane życiem, pewnie porysowane okulary, ale ja stwierdziłam, że nie ma się co przejmować tym porysowaniem, dlatego że Iza i tak w naturze, w swoim przyzwyczajeniu nosi okulary tak brudne. Ona wiecznie je utapla paluchem. A kształt jest bardzo oryginalny moim zdaniem. Ja jestem zachwycona. I moja ostatnia rzecz to jest koszulkę, którą ja zobaczyłam w witrynie, na wystawie sklepu H&M, przechodziłam, zauważyłam i wiedziałam, że ta koszulka po prostu niezależnie od tego, ile będzie kosztowała, będzie moja. Kosztowała 39 zł, czyli mi się wydaje, że to raczej tak dosyć normalnie za t-shirtkę i ma to. Księżyc ma, Saturnina ma, gwiazdki ma i napis tu The Moon and Back. Nie wiem, co sobie tu dopisać. I love you, I hate you. Nie wiem, coś sobie dopiszę. W każdym razie uważam, że jest ekstra piękna i tylko dlatego, że ma księżyc, ją kupiłam. I teraz pokażemy wam jeszcze ostatnią rzecz, bo nie wiedziałam, czy to wrzucić w home decor haul, ale to nie może być home decor haul, dlatego że no to nie jest coś do dekoracji, tylko to jest taka torebka, którą dostałyśmy od jednej z najwierniejszych naszych widzek, czyli... ja mam nadzieję, że najwierniejszych naszych widzek, jednej z siostry Izy. Poprosimy tu komentarz, bo tutaj musi być like, komentarz, proszę bardzo. Która, że tak powiem, sprezentowała nam coś, co nam się nadaje do vlogów. To jest, proszę Państwa, torebka. To jest torebka, z którą można swobodnie wieźć na miasto.
jest czarno-czerwona, więc w najmocniejszych kolorach, ulubionych kolorach Julusi. I to jest torebka. Zobacz. To ona jest winna, ona jest jak chlińska. Tutaj na początku, zobaczcie, jak tak, wyobraźcie sobie, jak ja ją rozpakowałam na początku, to tak dotąd jak wyjąłam, mówię, że torebka ze stanikiem, bo co to jest, torebka w kształcie stanika, a potem było torebka na stanik, a potem się okazało. Im dalej w las, moi drodzy. Tym, moi drodzy. Uwaga. A, poczekajcie, że to jest zabezpieczenie, tutaj jeszcze folia, jeszcze nie używałyśmy, tak jesteśmy. Proszę bardzo. Turystyczne kieliszki do wina. I tutaj powiem tak. Moim zdaniem tu wchodzi butelka wina. No właśnie o to chodzi, że tu wchodzi butelka wina. Bo to jest 0,7, nie? Tak. Więc moje drogie, od dzisiaj, jak będą jakieś fajne vlogi, gdzie ktoś będzie prowadził, a nie my, to będziemy po prostu robiły tak. Albo wybierzemy się na rowerze, a nie, też nie można. Nienawidzę motywacyjnego pieprzenia, ale muszę powiedzieć jedno. Do odważnych świat należy. A wyobrażasz sobie, idziemy nad Wisłę, na schodki, ja sobie idę z taką torebeczką, siadamy, nie, wyjmujemy dwie butelki tam, gdzie można pić oczywiście. Wyjmujemy sobie dwie butelki, tam siadamy, wszyscy tam żłopią pysznego, chłodnego browara, a my... Na 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 na. I one są czarne, nie? Tak. Nie! O Boże! O, ja cię kręcę, ale sztos różowe. Ej, ładne to. No. Naprawdę. I to jest w ogóle z firmy, poczekaj, to ma taką bardzo fajną nazwę. Divinto. Dajcie mi Divinto, nie chcę pić Gwinto. Moi mili, moi słodcy, moi malutcy po drugiej stronie internetu. A zarazem wielcy. Jeżeli podobał wam się nasz film, bardzo was serdecznie prosimy, dajcie nam kciuka. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to nas zasubskrybujcie i bardzo serdecznie was zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do oglądania naszych super produkcji i, że tak powiem, kochamy was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!